Leszka, mój przyjacielu, zdradź mi, gdzie jesteśmy. No właśnie, przeszliśmy na drugą stronę tego elektrycznego dziadostwa, które tutaj podróżuje. Prąd. Wcześniej byłem po drugiej stronie, a teraz jestem tu. Gdzieś, gdzie jest dziura. No właśnie, i dostałem się tutaj za sprawą tych szczurków, które znalazłem wcześniej na schodach. Tak się okazuje, że idąc tymi schodami wyżej, można wyjść całkowicie na zewnątrz. Pozycji zaraz przy agropromie, czyli tu. Tu się teraz znajduję. Tu jest jedno z kolejnych wyjść. I to są właśnie te schody prowadzące na samą górę. Ale dodatkowo znalazłem u radio jakieś tam rzeczy. Znalazłem dziurę, która prowadzi Bóg wie dokąd. Motyw jest taki, że już tam krzyczeliście w komentarzach, że Raven, ty jesteś głupek i tak dalej, bo masz zadanie ze Streetwalkiem i go nie wykonałeś. No właśnie, nie wykonałem, bo ominąłem Streetwalk notebooka. I tego notebooka, można znaleźć w jego hideoucie, który jest w agropromie. I on znajduje się tam tą drabinką, jak się wejdzie, to na samym środku pokoju po prostu leżał dokument na podłodze, tak o, sobie leżał. A ja byłem ślepy i głupi, po prostu tego nie zauważyłem, więc no, trzeba się tam wrócić i po prostu wziąć ten papiurek cały. Quest następnie nas kieruje do Rostoku, żebym się udał do jakiegoś tam agenta, który potwierdzi mi, czy tam będzie wiedział, co z tymi papierami zrobić, i on mi powie, gdzie ten Streetwalk mógł się udać. Ja tymczasem wchodzę głębiej w dziurę. Nie wiem, jakie ja tu mam towary. Może weźmy sobie lepiej na coś na mutanty, bo wydaje mi się, że to na mutanty może się okazać dużo, dużo lepsze niż to, co ja teraz posiadam. I może spluwkę. Nie, ze spluwką to ja się boję. To wygląda jak clickbait. Jest nawet na jakiejś pułapce, na czymś to leży. Stal i plastik. Tu jeszcze ruble widzę schowane pod kartonem. Drzwi zamknięte. Bardzo ładne drzwi, kolorowe drzwi. Niestety Leszka już mi nie towarzyszy. Stwierdził, że on to pierdzieli, on tam nie schodzi. Ja mu się nie dziwię, nie? Chłopak też jest przerażony tą całą sytuacją, więc dam mu odpocząć. Nie, nie chcę chłopaczyna pożyje jeszcze, tym bardziej, że źle mu wszyscy życzą. Nie ja oczywiście, ja mu życzę bardzo dobrze. To jakiś backpack. Martwy wojskowy. Czyli już wiadomo, po co tutaj się wojsko zabrało. Oni tutaj chcą wleźć do tego agropromu. I tutaj jest jeszcze jakieś przejście pod siatką. Oho. Alerne szczury. Tylko teraz do nich nie przejdę, tak? Nie przeczołgam się, jestem za gruby. Zbyt tłusta świnka ze mnie. No nic, zostaje mi w takim razie tylko i wyłącznie przejście tymi schodami do góry. Więc tak też uczynię. No mam nadzieję, że nic mi tutaj na kuper nie wyskoczy. No i jest prawda, tutaj bardzo ładna wentylacja, więc nie jesteśmy aż tak głęboko pod ziemią. Ale mimo wszystko jednak odczuwa się ten mrok. Tutaj lata jakiś rodzaj anomalii ognistej, która wszystko pali. Tu już widzę, pali. Pali szlugi i pali apteczkę, więc tutaj warto to było podejść, wziąć. I ona krąży po okręgu, więc pod tym względem muszę ją unikać. Niech ona sobie przejdzie dookoła, ja sobie pobiegam od skrzynki do skrzynki. Zanim mnie zaatakuje i zanim mnie zeżre. Dobra, to jest moja chwila, to jest mój czas. Okej. Tu już będzie bezpiecznie. Prawdopodobnie będzie bezpiecznie. Jakiś rodzaj komputera. Drzwi pozamykane, więc pod tym względem nic mi chyba w tyłeczek nie ugryzie. A jednak. A jednak coś tutaj mamy. Tuptacz, czyli ten Mongol cały. Oto dziadu. Ja to jestem chroniony, to nic mi nie zrobisz, ty leszczu. O, ty dziadu, jednak psionicznie mnie atakuje. On chyba tarczę używa. Dostał. Paręnaście kulek w czerep dostał, ale w końcu się poskładał.
Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tam nic więcej nie ma. Za tą siatką widzę kolejne zejście w głąb. No, nie do końca chcę tam schodzić, no, ale już trudno. A tutaj skrywa się jakiś wielki, potężny reaktor. To faktycznie wygląda jak reaktor, który tutaj były zanurzane grafitowe rdzenie, tylko zasypali. Została tylko resztka wody, jeszcze tutaj kwas troszkę jest odczuwalny. Zobaczmy, co jest tutaj na szczycie. Jest troszkę skrzynek. Ibuprofen. Generalnie leki. Tam jest przejście. Zobaczmy, czy coś do góry jest. Zaworów wyłączyć nie mogę. Nie słyszałem zimnego. Słyszę jakieś dziwne głosy. Jesus. To ja się potknąłem o patyki. Tam ktoś jest. Czy ja stamtąd przyszedłem? Teraz zgłupiałem. Jest otwarta brama do wnętrza. Czy ja stamtąd przyszedłem? Tu wygląda, jakby były jakieś schody, albo było próbowane, żeby jakieś schody zrobić. Być może w tych skrzynkach coś znajdę. Radio. Gacie. Latarka. I radio. Lepsze radio, czyli generalnie syf. Syf, który oczywiście porozbieram na jakieś dodatkowe towary. Mamy... No i nie wiem, czy tu coś nie łazi. Słyszę coś. No nie wiem. Okej, olejmy. Tu jest jakieś przejście. Otwieram sobie swobodnie te wszystkie drzwi, jakby tam nic nie stało, nie? A tutaj tylko wyściubię łebek. Jest okej. Ale widzę iskrownik tu lata. Okej, czy tu nic chyba nie ma? W skrzynce pusto, mamy towary, leki, amunicja. Dużo różnej amunicji, pewnie wojskowi zostawili. No to już ładnie się wyposażyłem. No i teraz mamy dwie drogi, albo przejść tam, albo tutaj. Może lepiej zamknę te drzwi. Bo chyba słyszałem jakieś takie donośne chrumknięcie. Nie chciałbym, żeby to chrumkające coś weszło mi na twarz. Tam jest dosyć dziwnie jasno. No dobra. Raz kozi śmierć. Tu wygląda mniej bezpiecznie. Chociaż jest jasno, to może akurat się okazać, że nie będzie tak źle. Spokojnie. Spokojnie, Raven. Im głębiej jestem, tym bardziej niebezpiecznie. Jeszcze długi, ciemny korytarz. Tu jest siatka, tu jest jakieś przejście. Pornuski, no wiadomo, gdzieś chować to w takim ciemnym miejscu. Dobra, czyli ta ścieżka prowadzi nie wiemy dokąd. Raczej gdzieś daleko, a jeszcze tam były te schody. Nie wiem, czy się nie wrócić, no może następnym razem się wrócę, chociaż tak patrząc tutaj po lokalizacji, po tych ognistych promieniach, to bardziej mi się wydaje, że tam będzie mniejsza wnęka. Pójdźmy zobaczyć. Być może okazać się to dla mnie nawet lepszą pozycją. Mogę się mylić, może to jest właśnie ta ścieżka, którą powinienem iść, ale wolałbym najpierw sprawdzić mniejsze lokalizacje, żeby ewentualnie znaleźć jakieś cenne rzeczy. Wyskoczmy szybko i przebrnijmy tędy. Też delikatnie. Jak mi się wydaje, że tą drogę to ja bym zapomniał o tym, żeby tu zajrzeć. Nic mnie nie gryzie. Jest coś. No tylko drzwi. Tylko dwie skrzynki. Poważnie. No, czyli dobrze, że tu zszedłem, bo już tu więcej nie zejdę. Chociaż myślałem, że będą otwarte. No nic, czyli zmarnowałem tylko swój wasz czas.
Bywa i tak. Przynajmniej człowiek będzie wiedział, żeby tu więcej nie schodzić. Trochę jestem spragniony. Może napijemy się wodziałki. Napijemy się wodziałki w truchcie. I wróćmy tam, gdzie powinienem pójść. Czyli w głąb. Jeszcze głębiej agropromu. Trochę mi smutno, że Reszka mnie zostawił. Nie mam już przyjaciół. Psionicznie go wykończyła ta cała sytuacja i on no, nie wytrzymał, nie? Dobrze, że sobie w łeb nie szczelił, bo ja mu dałem po prostu taką pukawkę, z której co najwyżej to jest gorsze od wiatrówki. On ma GTASG. I może sobie tylko tak postrzelać, żeby... Oj, ach, kurde. Potkłem się. Szczebel mi się urwał. On ma GTASG taką, żeby tylko podreptać kogoś po plecach. Słyszę tu ptanie i widzę te świerki takie latające. Okej, czyli muszę dojść do samego końca. Słyszałem go rychło w czas. No, teren wygląda na czysty. Krok dalej. Śrubka do przodu. Kroczek dalej. O kurde. No, wypadł dziad, wypadł. Wskoczył na czerep. Skurczybyk jeden. No, głowa snorka przyda się. Ale im dalej idę, tym jest gorzej. Nie wiem, czy podołam. Troszkę krwawię, okej, no. Zbandażujmy się. Jest jakaś super anomalia. Im dalej idę i słyszę harkanie, tu ktoś się pojawia. O kurwa. No już teraz to muszę apteczkę zażyć, a i niestety niebieska. I tutaj ibuprofen. No nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale trzeba iść dalej. Stało jeszcze niewiele. Cały czas mam amunicję na tych dziadów. Kolejny. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jeden. To za rodzaj anomalii. Ja nie wiem, czy ja teraz nie krążę w kółko cały czas. Chociaż patrząc po tym, że mogę lutować truchełka, to chyba nie jest kółko nieskończoności. Ale mam wrażenie, jakbym szedł cały czas do przodu i nic nie mógł znaleźć. Fucking. Odpaliłem się. Następny leci. Ale mnie bałamucą. Jestem dwa kroki do przodu tak naprawdę. Ja. Strasznie jestem zmęczony. Przeładujmy. Muszę się zabandażować, bo mnie ugryzł. Drapnął mnie. Dosyć mocno mnie drapnął. Brakuje mi Leszki. Ten cwaniak stwierdził, że nie będzie za te marne pieniądze tutaj robił.
No i dziwię mu się też troszkę, nie? Ale mógłbym je wspomóc. Dobra, przebiegnę na szybko, to w dupie. No jednak moja dupa mnie sparzyła. Dupa mnie bardzo sparzyła, no nie mogę przebiec tak o. No muszę się zatrzymywać co jakiś obszar, bo niestety tutaj będzie jednak zgon za każdym razem, kiedy będę chciał tak zrobić. Ale jestem już pod sam koniuszek tej drogi. Widziałem już koniec, więc tylko tam na końcu mnie troszkę przypaliło. Więc tutaj jak dobrze pójdzie, to mogę jeszcze przejść na dwa obszary. No właśnie. Wypadł. Wiesz, ten shotgun. Ale se przyćpam. Jednak chyba muszę iść powoli. To nie jest na moje siły. Powoli kroczkami zjedzmy. Burczy mi w brzuchu, jedzenie mi się kończy, wszystko mi się kończy. Mam dużo różnych dziwnych śmieci. I słyszę troszkę oddziaływanie psioniczne. Idźmy powoli. Małymi kroczkami. Z tego co widzę, jak wybuchnie ogień, to mam nie iść do przodu, tylko po prostu na moment się zatrzymać. Parę kroków dalej. O proszę, tu jest jakaś dziura. A tego się nie spodziewałem, że tu jest jakaś dziura. I to jest... Wygląda jak wyjście na zewnątrz. Na razie chyba nie chcę tędy wyłazić. Jeszcze zostało mi tam teren. No dobra, spróbujemy sobie przejść. Tutaj już widzę, troszkę przygrzewa. Chciałem do końca i co? Co mi z tego było? To są tylko czerwone drzwi, których się nie da otworzyć. Ale fuszera, taki kawał drogi przebiegłem na nic tak naprawdę. Podziemia agropromu. Na co to komu i po co to komu? Jestem ranny, zmęczony, skostniały. Tak naprawdę nic tu nie ma. Czy to już jest koniec agropromu? Wszystkie dziury, które przelazłem i to, co się namordowałem, no wydaje mi się, że tak. Dobra, to w takim razie trzeba się zaopatrzyć lepiej, nawet bym powiedział, dwa pandaże. Znowu zażyć ibuprofen. Na ile mi tego ibuprofenu zostało? To jest to niebieskie. To tutaj mam całość, tak? Czyli będę miał pod punktem 8 i każdy ma po parę tam. No i ibuprofenu mamy dużo. Jakbym sobie je postakował w miarę dobrze, to się okaże, że mamy ich 6 sztuk razy 3 tak naprawdę, więc mam go bardzo, bardzo dużo, tego ibuprofenu, więc powinienem sobie spokojnie dać radę. Okej. Wyjdźmy w takim razie z mrocznej jaskini agropromu. I tu się okaże, że tak naprawdę cała ta przeprawa przez źródło, dno samego agropromu nie była tak naprawdę cenna, nie? W sensie, no wystarczyło tylko i wyłącznie przejść do biura Streetwalka, zdobyć dokumenty i nara, dziękuję, spadam. No ale pokusiłem się o to, żeby tam schodzić głębiej i głębiej i głębiej. No i jak widać, nic cennego nie znalazłem. Więc po co mi to było?
No cóż, może bardziej ciekawość, chęć zdobycia jakichś dobrych artefaktów. Ciężko mi powiedzieć, co to za dźwięki? Co to za ludzie? Okej, to są czerwoni. Czerwoni to są spokoziomki. Tylko, że jestem w bardzo niebezpiecznej okolicy, mogę zgasić światełko. Ja tu, wydaje mi się, że ja tu byłem. Niech no zobaczy, może na mapę. No dokładnie, jestem na południowej strefie agropromu. W bazie wojskowej to jednak sobie nie daje rady. Więc teraz jedyne co mi zostało to przejść przez garbage. Strasznie jasny ten PDA. Mógłbym tu zahaczyć o jakieś tam różne rzeczy. Mógłbym się też przenieść... Może tutaj? Tu się przenieść. I kupić troszkę amunicji. Tak naprawdę. Mój cel to Rostock, tylko że tam nie kupię amunicji do swojej broni. A tutaj z tego co widzę, troszkę zaczynam przymierać głodem. No rzeczy zebrałem dużo, nie? Takie rzeczy jak to ja mogę porozbierać. Nie nosić tego ze sobą, to mi nie jest potrzebne. Te pierdolety mogę sprzedać, to oczywiście wykorzystam. Jeśli chodzi o część amunicji, to są amunicje, których tak czy siak nie wykorzystam. Nie przywiązuję się do amunicji, bo i tak uważam, że na razie przez długi czas nie będę tego potrzebował. Jak będę potrzebował, to sobie po prostu to skrawcę bądź kupię, więc nie ma sensu się aż tak bardzo przywiązywać, byleby mieć zapas tych wszystkich podzespołów dodatkowych, nie? Ja tu słyszę strzały, no chciałbym stąd wyjść. W końcu opuściliśmy agroprom, no zima nam tu ładnie przygrzewa. Tylko teraz tak, tu się pojawia. Tutaj nie wiem, czy się coś pojawia, ale pojawił się artefakt. No było, o jest tu. Tutaj też było, pojawia się. Mam coś. Mam złoto. Icher, czyli ten drapiący. Leszka, nie wiem gdzie ty jesteś, ale chodź tu do mnie. Mam nadzieję, że do mnie dotrze biedaczysko. Jezus, chłopak został w agropromie, ja go tam olałem. No niech do mnie przyjdzie, niech mi pomoże tutaj, co tu jest za ziomki są. Jakieś ziomeczki, kurde. To też taki, ja nie lubię sobie chodzić o jakichś ziomeczków, którzy na początku są, a potem nagle znikają, więc chyba nie są zbyt pozytywnie nastawieni. Nie, to są moje ziomki. Moje ziomeczki, siema. No tak, no spokojnie, oni tutaj pieski zabijali. I z tym mieli największy problem. Tu jeszcze jakiś kwasior nam wpadł. No dobra, to bardzo dużo rzeczy zrobiłem. Przebyłem przez cały agroprom. Zdobyłem dokumentację, więc teraz z tą dokumentacją chciałbym pójść fabularnie do przodu, czyli po prostu zwiedzić tutaj Rostock. I oddać te dokumenty. Mam tutaj jeszcze zdobycie różnego rodzaju tych sampli. Sampli, czyli tych próbek artefaktów. Nie wiem, czy chce mi się to na razie wykonywać, bo wydaje mi się, że jedną próbkę gdzieś zgubiłem. Nie wiem. Brakuje mi jakby jednej próbki. Mam tutaj sporo staszy, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem dla mnie byłoby pójście teraz do Clear Sky'a, albo w zasadzie Rostock, a potem Clear Sky. No ale
Jak pójdę do Clear Sky'a, to będę mógł sobie wykupić troszkę pakietów amunicji różnego rodzaju i podryłować tutaj do tych zwieroli, do Last Town i spróbować ich ubić, nie? Myślę, że mam już takie wyposażenie lepsze niż wtedy, co miałem ten shotgun i snajperkę tylko. Gdzieś tam, nie wiem, 20, 17 odcinek. Tutaj już te wyposażenie mam takie, że mogę jednym hitem po prostu zbałamucić takiego wojskowego i mieć go w dupalu, tak? Więc wydaje mi się, że jakbym taktycznie podszedł jeszcze z Leszką tam z boku gdzieś w stealth modzie, to wydaje mi się, że jestem w stanie wybić całość typiarzy, którzy tam są. No i tak naprawdę tyle, no. Tyle na ten odcinek. Było grubo, było gorąco, było mrocznie. Dzięki za oglądanie. Na razie.